Magdalena Rutuska-Korbel, witam Państwa. Gościmy dzisiaj z kamerą w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, a razem ze mną dyrektor tej instytucji, pani Anna Żabska. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani dyrektor, spotykamy się, aby obwieścić Wałbrzyszaną, że w tym roku na majówkę Stara Kopalnia będzie miała moc. Dokładnie, będzie moc maszyn, bo Stara Kopalnia to nie tylko maszyny górnicze, ale też chcemy pokazać maszyny, którymi większość naszych mieszkańców się ekscytuje na co dzień, czyli samochody. Impreza potrwa 3 dni. Od 1 przez 2 do 3 maja, czyli poniedziałek, wtorek, środa, będzie mocno samochodowa, będzie miała moc maszyn, ta majówka. Pierwszy dzień to pojazdy specjalistyczne, drugi dzień to pojazdy rajdowe, trzeci dzień to pojazdy zabytkowe. Czy nie obawiacie się, że będziecie sporą konkurencją dla Festiwalu Kwiatów i Sztuki? Absolutnie to nie jest żadna konkurencja. To jest impreza, która jest uzupełnieniem tej oferty majowej w regionie, w całej aglomeracji wałbrzyskiej. Decyzję o tym, żeby zorganizować tę imprezę, podjęliśmy po doświadczeniach zeszłorocznych. Oczywiście majówka dla samego muzeum jest to dzień wyjątkowo trudny, dlatego że no, tak jak Zamek Książ, my też odnotowujemy bardzo dużą liczbę turystów, którzy przyjeżdżają do Wałbrzycha. W zeszłym roku również z Urzędem Miasta, ale też z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury organizowaliśmy fiestę balonową. Niestety no, w pierwszym terminie nie udała się ona zrealizować z uwagi na złą pogodę, ale zainteresowanie ludzi, które było przeogromne, przerosło nasze oczekiwania, pokazało, że Wałbrzyszanie i turyści oczekują jednak jeszcze dodatkowej atrakcji w ten majowy czas. Dlatego też podjęliśmy decyzję o tym, żeby zaproponować to, o czym już dawno myśleliśmy, czyli o takiej imprezie, która będzie pokazywała maszyny górnicze, ale też pokazywała maszyny te, które tutaj, tak jak powiedziałam, są ulubione przez większość naszych mieszkańców i Wałbrzycha, i całej aglomeracji. A także są pewnym znakiem firmowym również Wałbrzycha, bo cała strefa ekonomiczna to głównie przecież strefa dotycząca zakładów zajmujących się produkcją części do samochodów. Dlatego nie, to nie żadna konkurencja, to raczej uzupełnienie tej oferty, tym bardziej, że moc maszyn to impreza darmowa dla mieszkańców. Może każdy przyjść od godziny 12 do godziny 18 i o 21 codziennie kino samochodowe, czyli można przyjechać swoim pojazdem i również za darmo obejrzeć filmy, które będą prezentowane. Oczywiście tematycznie będą związane z samochodami. Do kina jeszcze wrócę, ale chciałam spytać o mnogość instytucji, które zaangażowały się w współorganizację tego wydarzenia. Tak, dlatego że tak jak mówiłam wcześniej, Wałbrzych słynie z tej pasji do samochodów, w związku z czym jest wielu partnerów, którzy bardzo chętnie i ucieszyli się na samą wieść o tym, że Stara Kopalnia planuje takie przedsięwzięcie. Bez nich nie udałoby się tego zorganizować i bardzo wszystkim dziękuję za to, że tak chętnie się w to włączyli, czyli poczynając od pierwszego dnia, czyli wszystkim instytucjom publicznym, państwowym, chociażby Straż Pożarna, Pogotowie, Policja, Straż Miejska, Wodociągi, Komunalnik, mogłabym tutaj wymieniać bez przerwy, ale faktycznie bez tych osób nie udałoby nam się to zrealizować. Co więcej, jak rozmawialiśmy o organizacji tej imprezy, to również Toyota i Bezpieczny Kierowca też bardzo chętnie wiedzieli, że się przyłączą do tego, bo to też przecież w temacie, który realizują, czyli Bezpieczny Kierowca i też finał Bezpiecznego Kierowcy odbędzie się 1 maja. Tak naprawdę na hasło mocy maszyn i tej imprezy, tak naprawdę sami pomysłodawcy, organizacje czy też instytucje przychodziły ze swoimi pomysłami, które my bardzo chętnie i z wielką radością jesteśmy w stanie tutaj to zrealizować. Drugi dzień to dzień pojazdów rajdowych i też wiele osób, które startuje na co dzień amatorsko w rajdach, chce pokazać swoje auto. To przecież Muzeum Pana Jerzego Mazura, który no, i świetna historia Pana Jerzego, a także no, mistrza Polski w rajdach, Pana Pawła Drachana, który spotkają się również 2 maja z mieszkańcami, opowiedzą o doświadczeniach z rajdów w Polsce, a Pan Jerzy przecież i też na świecie. Więc to na pewno już te spotkania pokazują, jaką piękną tradycję mają Wałbrzyszanie i nasze miasto przez to.
Trzeci dzień to pojazdy zabytkowe, tak, które już gościły przez chwilę w Starej Kopalni przy okazji zlotu pojazdów zabytkowych. Zgadza się, tutaj przecież Stowarzyszenie Moto Weteran, które też pozdrawiam i dziękuję za organizację, bo to tak de facto oni koordynują tę część ten 3 maja. My oprócz tego zaprosiliśmy też muzea dodatkowe do tego, to będzie akurat muzeum motoryzacji, latające muzeum, które się pokaże tego dnia. Też pierwszego będzie też muzeum, które tutaj spod Wałbrzycha ma pojazdy wojskowe i też zaprezentuje swoje maszyny. No i też dzisiejsza jeszcze informacja, jedna z firm na strefie również pokaże i pojazdy, też moc maszyn, ale tutaj rowerów i rikszy elektrycznych, które też będą prezentowane. Więc to też chcemy pokazać Wałbrzyszanom, jakie mamy, jakie zasoby bogate mamy tutaj w naszym mieście, bo nie każdy też ma świadomość tego, ile gdzie się możemy rozejrzeć, to tak naprawdę widzimy pasjonatów, ludzi, którzy odnosili fantastyczne sukcesy w tych dziedzinach, mają się czym pochwalić, mają co pokazać i wydaje mi się, że to ta impreza połączona oczywiście z dodatkowymi atrakcjami, które szykujemy jako instytucja na ten dzień, na stałe wpisze się w kalendarz imprez w Wałbrzychu. No właśnie o te dodatkowe atrakcje chciałabym spytać, bo wiadomo, że samochody, maszyny to bardziej domena mężczyzn i tu panów pewnie będzie przyciągać, ale panowie razem ze sobą zabiorą swoje żony i swoje dzieci. Dokładnie, bo impreza pomyślana jest jako impreza rodzinna, począwszy od najmłodszych po starszych. I tutaj też dzięki udziałowi instytucji, jak chociażby Wałbrzyski WORT, tutaj nasz sąsiad, też szykuje szereg konkurencji i konkursów dla najmłodszych, ale też i dla tych starszych, więc i kobiety będą mogły się sprawdzić i dzieci będą miały swoją specjalną strefę dziecięcą z grami, które też na każdy dzień będą inne, dostosowane do tematu przewodniego, czyli pierwszy dzień specjalistyczny, drugi bardziej rajdowy, nowoczesny i trzeci dzień zabytkowy, czyli bardziej zabawy takie oldschoolowe, jak to teraz młodzież nazywa. Będzie też strefa gastro, czyli będzie też można tutaj na miejscu zakupić coś do jedzenia i do picia, więc no, tych atrakcji nie zabraknie, a tak jak już wcześniej powiedziałam o 21, to też dla pary wyjątkowe wydarzenie, czyli kino samochodowe. Można przyjechać swoim autem i poprzez włączenie radia samochodowego wysłuchać, a zobaczyć się na ekranie, który będzie prezentowany, właśnie te filmy dotyczące pojazdów i samochodów. No właśnie o to chciałam spytać, o tę stronę techniczną, bo większość z nas kino samochodowe zna niestety tylko z filmów amerykańskich, gdzie akcja dzieje się gdzieś w latach 50., 60. Tak, to na pewno ciekawa propozycja. A po raz pierwszy w Starej Kopalni organizowana, bo na pewno Państwo kojarzą kino letnie, które organizuje Wałbrzyski Ośrodek Kultury, wakacje, ale to zupełnie coś nowego. To znaczy, no, trzeba przyjechać samochodem, bo inaczej to się nie usłyszy. Można zobaczyć, ale się nie usłyszy dialogów, które będą prezentowane w tych filmach. No, trzeba podjechać autem, stanąć na parkingu, bo będzie to tutaj odbywało się na parkingu. Mamy duży ekran, który będzie wyświetlał film, a teksty, muzyka i cały dźwięk będzie emitowany poprzez fale radiowe i właśnie możliwe do odbioru w samochodzie, poprzez radio samochodowe. Super, ja na pewno się wybiorę. Zapraszam serdecznie. Pani dyrektor, bardzo dziękuję serdecznie za rozmowę i za zaproszenie wszystkich mieszkańców na moc maszyn do Starej Kopalni. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Przypomnę, że rozmawialiśmy z dyrektor Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, panią Anną Szapską. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie wszystkich Państwa od 1 do 3, od godziny 12 do godziny 18 pokazy pojazdów i wszystkie atrakcje, a od 21 na kino samochodowe. Zapraszam.